wydaniu polecenia przejścia na drugie okrążenie i nabrania wysokości, dowódca musiał zrobić manewr zwiększenia mocy silnika. Nabierając wysokości na 650, zwiększa ciąg silników, czyli wchodzi na większe obroty. I w tym momencie następuje rozsypanie się dysku turbiny na skutek pęknięcia wału. Dysk turbiny rozchodzi się na trzy elementy. I todos los procesos para acelerar lo más posible. Słyszę głos silnika, tylko ten silnik był jakiś, ten dźwięk trochę inny. Patrzę przy mgle, idzie samolot bardzo nisko, lewym skrzydłem prawie się w dół. Urywa wał turbiny i pęka jej tarcza. Staje silnik 2. Część tarczy turbiny przebija osłony i staje silnik 1. Następny kawałek tarczy przecina kadłub, stery, zasilanie czarne skrzynki, a na końcu uszkadza silnik 3. Samolot nie ma szans, by dolecieć do lotniska. Proszę sobie wyobrazić, że załoga działa w olbrzymim stresie. Ja sobie wyobrażam, jeżeli walnął jeden silnik, rozhermetyzacja kabiny, pożar silnika, nie działa ster wysokości, to jest za dużo sytuacji awaryjnych naraz. Wał w jednym silniku spowodowało uszkodzenie drugiego silnika. Dalej przybicie kadłuba, uszkodzenie systemu sterowania samolotu. W minutach lotu nastąpiło coś, czego komisja później nie umiała zidentyfikować ani objaśnić. Nastąpił jakiś wybuch, jakiś huk był zanotowany nawet przez mikrofony służące do rejestracji rozmów w kopii. I normalnie słychać to taki huk, bo miałem otwarte okno. Coś jakby coś było niszczone, tak tratowane.